Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy przybyliście tu w dniu dzisiejszym na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Tuczna i moje. Zaprosiliśmy hodowców, też i władze Białostockiego Związku, ażeby tym zebraniem inauguracyjnym rozpocząć współpracę z Białostockim Związkiem Hodowców poprzez utworzenie terenowego koła Związku Białostockiego tutaj właśnie w gminie Tuczna. Powiem szczerze, że ja tu jako gospodarz tego terenu, no i wieloletni tutaj organizator wystawy koni zimnokrwistych, chciałem, ażeby tego typu inicjatywa powstała u nas, ponieważ ze Związkiem Białostockim bardzo dobrze nam się współpracuje. A jak widać tutaj z licznie zgromadzonych hodowców, jest to też ich wybór, ich chęć zmiany klimatu, współpracy, może poszukania innych modeli współpracy, współdziałania właśnie ze Związkiem Białostockim, a nie lubelskim. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, ja osobiście, ale myślę, że też Pan Wójt, że się tutaj spotykamy od ponad 5 lat. Hodowcy o tym doskonale wiedzą. Staraliśmy się o doprowadzenie do tej chwili, do tego momentu, więc przynajmniej dla nas jest to taka chwila dosyć doniosła. Bardzo się cieszę, że hodowcy z województwa podlaskiego i lubelskiego wybrali właśnie Tuczną, bo jak wiemy, Tuczna ostatnimi laty bardzo zaangażowała się w hodowlę koni zimnokrwistych. Kilkunastokrotne już wystawy potwierdziły, że zainteresowanie końmi i hodowlą koni w tym terenie jest bardzo duże. Są tutaj osoby doświadczone, osoby, które się tym interesują i hodowcy to doceniają i przyjeżdżają właśnie dzisiaj tutaj, żeby założyć terenowe koło hodowców koni, gdyż wiadomo, jak w każdym związku są różnego rodzaju animozje, są różnego rodzaju problemy i hodowcy biorą swoje sprawy w swoje ręce, żeby po prostu zadbać o swoje interesy. Do tej pory byłem członkiem Lubelskiego Związku Hodowców Koni i dłużej nim nie będę, bo to, co się dzieje w Lubelskim Związku Hodowców Koni, to nie mieści się w głowie, w moim pojęciu. Nie mogę się patrzeć. W Lubelskim Związku obecnie, to mogę śmiało powiedzieć, istnieje dyktatura. Dyktando, no i będziemy przychodzili pod Związek Białostocki. Moje sukcesy. Nie liczyłem dokładnie, ale już ponad 20 ogierów uznanych. Część wychowanych we własnym gospodarstwie, część kupionych i odchowanych. No i tu się muszę pochwalić, tradycja sięga, już minął jeden wiek. Doświadczenie mam duże. Hodowcy się trzeba, jest dwa rodzaje hodowców. Są hodowcy urodzeni hodowcy i są hodowcy nabyci. I różnica jest taki hodowca, który się urodził, przestrzega wszelkie zasady. Hodowca nabyty, którego stał się hodowcą, bo go rozsadza pieniądze, go rozsadzają, nie ma co z nimi zrobić, lub ja to nazywam manio posiadania, on nigdy nie będzie hodowcą. Będzie hodowca, nie będzie prawdziwym hodowcą. W ostatnich czasach rolnictwo to ciężka branża, natomiast hodowla koni to pasja, to zajęcie dla prawdziwych takich osób, które zajmują się tylko tym, prawda? Bo przy hodowli koni trzeba naprawdę poświęcić się. To nie jest tak, że tylko konie sobie biegają po łące, ale naprawdę hodowla koni, mam tutaj znajomych, którzy się tym zajmują, jest bardzo czasochłonna, bardzo absorbująca i naprawdę trzeba się poświęcić, ale widzę, że efekt i zadowolenie jest bardzo duże. Ci hodowcy są po prostu szczęśliwi, jeżeli mogą swoje konie pokazać, jeżeli ta hodowla idzie im tak, jak oni sobie to wymarzą. Ja liczę na pomoc przede wszystkim, ponieważ tak jak już wiecie i widzowie Radia BIPR wiedzą, że od wielu lat próbuję znaleźć jakąś drogę dla mieszkańców, rolników gminy Tuczna, żeby mogli w miarę stabilnie popatrzeć na swoją przyszłość i osiągać pewne stałe dochody. Dlatego tutaj uważam, że każda inicjatywa tego typu jest cenna, a czy ona nie przyniesie takiego efektu, jaki ja zakładam, to też nic się nie stanie. Natomiast wymiana wiedzy, to, że goszczą tutaj ludzie z wielu powiatów i z województw nawet, to jest już cenne i wniesie coś nowego w ten nasz tutaj
tutaj lokalny klimat. Hodowcy nas tu zaprosili w ten rejon, chcą z nami współpracować. To współpraca była już wcześniejsza, od kilkunastu lat można nawet powiedzieć. Przyjeżdżaliśmy tu na wystawy, nasi hodowcy przyjeżdżali też na wystawy w Tucznej. Bardzo miła zawsze była atmosfera, taka sielska, zarazem serdeczna i zawsze byli zadowoleni. Zajmowali czasami pierwsze miejsce, czasami dalsze, ale nigdy żadnych nie było niesnasek i zawsze chętnie tu wracają. Tak samo myśmy tu oceniali te konie przez te kilka czy nawet kilkanaście lat, także ta współpraca istniała dużo wcześniej. Teraz hodowcy poprosili, zmieniły się przepisy w tej chwili. Polski Związek Hodowców Koni podjął uchwałę, w której pozwala już od 1 lipca obsługę innych... Nie ma rejonizacji, czyli z województwa podlaskiego możemy obsługiwać dowolnych hodowców z różnych województw, najlepiej sąsiednich, o ile będą chcieli i zapiszą się do naszego związku. To jest warunek, muszą być członkami naszego związku. Jest potencjał w tej gminie i w tych hodowcach tutaj? Bardzo duży. Ja już tu miałem okazję współpracować w tym roku. Na bazie tej uchwały już pracowałem, tutaj opisałem ponad 40 źrebiąt. Hodowcy byli bardzo zorganizowani, zdyscyplinowani, wszystko bardzo dobrze przygotowali, także w te dwa dni bardzo dużo pracy zostało wykonane, hodowlanej i identyfikacyjnej. No i chcą z nami współpracować i wyszliśmy naprzeciw ich potrzebą, już nie wnikając w szczegóły. Troszkę nam jest to daleko, ale zawsze chętnie pomagamy, jeżeli ktoś poprosi, o ile mamy możliwości. Zarząd do tego się przychylił, tych członków, którzy do nas się zgłosili, przyjął w poczet naszego związku i są członkami naszego związku, Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku. No i tu zaprosili dzisiaj zarząd, także przybyliśmy, żeby porozmawiać na różne tematy, na pewno jakieś będą pytania i wnioski, później z tego wyciągniemy i ta współpraca będzie się rozwijać. Jeśli to koło by tutaj w Tucznej powstało, z czym to by się wiązało? Co tak naprawdę tutaj w gminie Tuczna będzie? To znaczy koło, tu wiem, że poprzednio istniało i być może nadal istnieje, ale tu część hodowców chce z nami współpracować. Mówię, tu jest duży potencjał, bo ci ludzie potrafią się organizować i to bardzo dobrze. Tak jak do tej pory to zaobserwowałem, są bardzo zgodni i wewnętrznie zdyscyplinowani. I z takimi ludźmi warto współpracować i tym bardziej, że mieliśmy doświadczenia tej wystawy, zawsze duża oprawa, było bardzo dużo ludzi. No w tym roku jest koronawirus i większość wystaw, tak samo u nas, została odwołana z wiadomych względów. Niemniej na pewno w przyszłości będą się odbywać i chcą, żeby im to pomóc organizować. My na to jesteśmy całkowicie otwarci. Tylko aby było wszystko jasno, wyjaśnić sobie, bo najgorzej są jakieś niejasności, to wtedy mogą powstawać zgrzyty, a jeżeli wszystko gra, no to mówię, jak jest chęć i dobra wola z obu stron, to można bardzo wiele zbudować. Myślę, że tak tu będzie, bo naprawdę w tych ludziach jest potencjał. Chcą działać, kochają te konie, chcą pokazywać. Byłem mile zaskoczony, jak opisywałem tutaj konie w tym rejonie, że były bardzo dobrze utrzymane w stajniach i na zewnątrz, na padokach chodziły, przygotowane kopyta zrobione, czyste, co nie zawsze się zdarza. Już tam w inny rejon trochę pojechaliśmy w stronę Mazowsza, to tam już małe mankamenty były, ale to wpływy kulturowe, ale tutaj niemniej Tuczna i okolice, naprawdę byłem mile zaskoczony. Pogoda troszkę popsuła rolnikom, wiadomo, w tym roku życie, bo tych deszczów, szczególnie w tym rejonie, byłem dwa dni po tych dużych deszczach, także mieli duże kłopoty z sianem, bo wszystko spłynęło. Niektórzy tam uprawiają, wiem, że rośliny do herbapolu, to po kilka hektarów przepadło, ponieśli duże straty, ale niemniej nie tracą ducha i chcą działać i po to tu jesteśmy, bo mówię, z takimi ludźmi warto współpracować. To chcieliśmy im pomóc, bo byli w takiej potrzebie, w takiej sytuacji dość ciężkiej. Opuszczeni, no tak, dlatego wyszliśmy naprzeciw. Mam nadzieję, że to będzie z korzyścią dla obu stron. Myślę, że to jest doskonała okazja, żeby po prostu być z lepszym.
i dajemy szansę nie tylko własnym hodowcom, bo zjechali tutaj do nas hodowcy z kilku powiatów, z połowy województwa praktycznie, którzy chcą czegoś innego, chcą czegoś lepszego, chcą się rozwijać, chcą iść dalej. My chcemy taką szansę tym ludziom dać, nie tylko mieszkańcom naszej gminy czy naszego powiatu. Myślimy znacznie szerzej. Jeżeli hodowla koni, oczywiście jak najbardziej. W tym samym kierunku zmierzamy, jeżeli chodzi o hodowlę bydła, czy też w przyszłym roku, myślę, ruszy program z ziemniakami. To jest szansa dla wielu rolników. Jesteśmy gminą typowo rolniczą, więc nie skupiamy się tylko na tym, na działalności takich stricte administracyjnej, ale chcemy dać szansę ludziom o różnym profilu produkcji, żeby się jakoś odnaleźli w tej rzeczywistości i robili to coraz lepiej i coraz z większą świadomością. No szkoda, że nie ma rankingu w Polsce, rankingu gmin innowacyjnych, bo zajęłaby gmina Tuczna chyba wysokie miejsce. Konferencja trwa, w sumie już nawet sporo, czy można powiedzieć już o pewnych sukcesach, wnioskach z tej konferencji? Myślę, że spotkanie bardzo owocne, bardzo potrzebne i zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku na pewno bardzo tutaj wiele wniosków wyciągnie z tego spotkania, jak też i hodowcy. Bardzo potrzebne, żeby wiele spraw sobie wyjaśnić prosto w oczy, bo to, co się na przykład mówi przez telefon czy przez innych, to nieraz jest troszkę wypaczone, a teraz jest okazja, żeby się spotkać, żeby porozmawiać otwarcie, mówić o swoich oczekiwaniach, mówić o swoich kierunku, w którym chce się zmierzać. Także bardzo dobre spotkanie, bardzo potrzebne i myślę, że będzie służyło dalszemu rozwojowi hodowców tych obecnych tutaj i nie tylko.